Cześć, jestem Hannah Montana. Cześć, jestem Szpadka, jestem wikingiem i jeżdżę na smokowym jocie. To mamy. A dalej to nie pamiętam. Teraz dzieciaki już nie znają tego, bo dzieci, które oglądały Hannah Montanę, to teraz są powiedzmy w moim wieku prawie. No to już minęło sporo lat, teraz to już mam dużo niższy głos niż wtedy. Wtedy i tak musiałam gdzieś tam podeprzeć przeponą i trochę się dostrajać do Miley. Natomiast rzeczywiście wtedy to był taki główny serial, główna ikona wtedy, no nawet dzieci, bo to nie tylko nastolatek, ale małe dziewczynki, no lat 6, 7 po prostu uwielbiały Hannah Montanę i oglądały. Słonko, co się stało? Hannah Montana się stała. A co, dzieciaki w szkole już wiedzą? Nie, była dzika afera o jeden bilet na mój koncert. A jak się dowiedzą, że ona to tak naprawdę ja? Przestaną mnie normalnie traktować. Ale chyba nie Lili. Co ty żartujesz? Ma świra na punkcie Hany. Jeśli się kiedyś dowie, to z Miley będzie koniec. Jakoś tak jak zaczęłam grać Hannah Montanę, to tak mi się to spodobało. Robiliśmy to jakoś bardzo szybko. Wszystko jakby prawie szło a vista. I no tak szczerze mówiąc, może była trudna dla mnie jedna sytuacja taka, kiedy Miley Stewart musiała charchnąć, splunąć. Nie potrafiłam czegoś takiego zrobić, to tam Leonardo DiCaprio w Titanicu chyba uczył. Watch closely. That's disgusting! All right, your turn. Ja nie potrafiłam tego zrobić, za to wszedł wtedy pan reżyser i charchnął kobiecym oczywiście nastoletnim głosikiem. No i to się tak fajnie wybiło i to pamiętam, że to było takie właśnie ciekawe potem, jak oglądaliśmy, że tutaj taka dziewczynka mówi, no i nagle męskim głosem. To nie do wiary. Siedzimy na tym głupim statku od 5 dni, a teraz nie możemy z niego zejść, ponieważ ty zgubiłaś głupi błyszczyk. Tylko nie głupi. Ma filtr przeciwsłoneczny, wyciąg z aloesu i smakuje jak kokos. A ja lubię kokosy. Miał epizody tak w... Nie ma to jak hotel, nie ma to jak statek chyba. O, czyś halo! Sorka, ale nie chcę teraz ataku fanów. Nie, jasne, jasne. Chcesz chwilę pobyć sam na sam ze starym Zack Donaldem? Całus tu, całus tam, całus tu i tam. To ten drugi ma dziewczynę, tak? Dla niego byłoby lepiej. Było tego dużo, tych odcinków też było dużo, potem jeszcze był film. To szczyt twoich marzeń, handel na białym w tej dziurze? A gdzie mam nimi handlować? Nie o to mi chodzi. Wkręcam cię. Ty w ogóle nie wiesz, co to jest grane, co? Dobra, na koń. Jedziemy gdzieś? Tak, musisz wiedzieć. Co straciłaś? Ja też byłam fanką, byłam zachwycona, więc tyle, co mi się udawało obejrzeć serialu podczas nagrania, no to i tak było mało, więc sobie te wszystkie odcinki potem oglądałam. Miałam dziwny sen. Był tam taki biały płotek i mały ogródek i gadający pies i były kamery. Hanna szczeka. Chyba sięgnęłam dna, prawda? Musisz wreszcie zrozumieć. Chociaż śpiewasz piosenkę Supergirl, to nie znaczy, że masz supermoce. To był film, w którym często były piosenki. Niestety, albo też stety tak naprawdę, te piosenki były w oryginale. Dla mnie tyle niestety, że nie mogłam sobie ich pośpiewać. Natomiast były też takie momenty, że na przykład Miley siedziała sama z gitarą i śpiewała sobie już przetłumaczone na polski piosenki. Z ciebie zdarzy się, że popłyną też łzy, chociaż wiem, że tak ma być. Nie chcę uczuć kryć. Tęsknię bardzo i smutno czasem mi bez ciebie.
Sia la 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 la. Bez ciebie. Piękna piosenka, skarbie. Był też na przykład z takich innych rzeczy niż seriale i filmy. Robiłam dubbing koncertu Hany Montany. Oczywiście tutaj też piosenki były w oryginale, natomiast te wszystkie rozmowy z publicznością, które ona, co ona mówiła do publiczności, to wszystko nagrywałam. I to też było ciekawe. Niestety po prostu było tak, że tylko widziałam koniec piosenki i ty możesz mówić. Znowu piosenka, nie słyszałam jej, szybko koniec piosenki, następny tekst. A czasami to było trochę dołujące, kiedy przechodziłam z czadowego świata Hany Montany, gdzie ludzie krzyczeli moje imię, a potem zdejmowałam perukę, odklejałam rzęsy, zmywałam makijaż i myślałam o rany, więc taka jestem naprawdę. No wiesz, nie mam rzęs aż do czoła i zdarza się, że moja skóra sprawia mi problemy, czy włosy nie są aż takie piękne, ale to właśnie jest prawdziwy człowiek. Też śpiewam, więc postanowiłam sobie zrobić taki swój projekt, Polski Głos Hany Montany. Śpiewałam piosenki Hany Montany, śpiewałam też jakieś tam swoje utwory z zespołem. Graliśmy w Arkadii w Warszawie, graliśmy w Manufakturze w Łodzi. No, to co się wtedy działo, było naprawdę niesamowite. Było mnóstwo dzieciaków, które po prostu krzyczały, jakbym sama była Haną Montaną. Chociaż starałam się, żeby to nie było, że polska Hana Montana, tylko właśnie polski głos Hany Montany. Last time I freaked out, I just keep looking down. I just said it when you ask me what I'm thinking about. The next time we hang out, I will redeem myself. My heart can rest till then. Whoa, 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 I can't wait to see you again. Ten jej ojciec fajną piosenkę teraz zrobił z jakimś raperem. I am gonna take my horse to the old town road. Natomiast słyszałam, że podobno ma wrócić Hana Montana. Pewnie już będzie z innymi aktorami oczywiście, chociaż podobno ma to być albo prequel, czyli to, co było przed, albo to, co było później. Więc może jakby Miley zagrała, to może jeszcze mi się uda wrócić do tej przygody. Byłoby super. Can tell you what you haven't got, but when we walk into the room. Weźcie się trochę do roboty, co? Że co? Staramy się, tylko ty... Jeżeli mamy wygrać, musicie robić co każe. Od początku. Osobiście mi się bardzo ten film podobał. Oglądałam go sobie potem. Którego użyć? Ella. Są dokładnie takie same. Dlatego nie umiem wybrać. No, może nie będę spoilerować filmu, bo może ktoś jeszcze sobie chętnie obejrzy. Natomiast tam zagrała taką dość ważną rolę w filmie. Drogie szarpetki. Misja Nowy Jork. Tata twierdzi, że sobie nie poradzę. Jakie mam wyjście? Strzelasz focha, dostajesz szału, a on ci na pocieszenie kupuje torebkę Dolce & Gabbana? Znasz się na rzeczy, ale nie. Była, tak. Była przygoda Sharpay. Tiffany to taka jedna z nich, z jej przyjaciółek wrednych. Dobrze pamiętam. Jakby co, to mnie poprawiaj. Gadałam z Bridget, która gadała z Constance, która gadała z Bethany, która gadała z Jenny, która ma ex-kumpelę, która odbiła jej byłego, ale którego rzuciła, więc która znowu jest jej kumpelą, która słyszała o ekstra mieszkaniu w Nowym Jorku i to w prestiżowym apartamentowcu klasy lux. I to nie byle jaki lux, ale taki naprawdę na wypasie. Czyli w sam raz. A teraz najlepsze. To nie wszystko? Wyobraź sobie, to dokładnie w pół drogi między mega galerią a drugą galerią. Pięknie. Teraz czas zaplanować podróż. Podobno mam też właśnie talent do takich wrednych dziewczyn. Głosowo. Głosowo oczywiście tylko, bo normalnie to nie jestem wredna. Liczę na poparzenia trzeciego stopnia. Ja to bym chciała jakieś otarcia. Najlepiej na łokciach albo na pleckach, nie? No, bez blizny to w ogóle nie ma zabawy. No, ale przecież ból. Sama radość. No świetnie. Tam to już muszę być wrednym, głupawym wikingiem. Trzeba sobie stawiać poprzeczkę. Jaki błąd popełnił czkawka? W ogóle przyszedł? Nie dał się zjeść? Wszystko chcę robić po swojemu. Dziękuję, Astrid. Cześć, jestem Szpadka, jestem wikingiem. Mam głupkowatego brata. Chyba ma na imię Mieczyk. I jeżdżę na smoku w miocie. Bardzo go lubię. Czy ja jeździłam na wymie, czy na jocie, w sensie Szpadka, to nie pamiętam. Zawsze gotów służyć i bronić! Co oni z tym życiami? Ty uważaj, o mały wóz!
go. To lubię. Ja mam dwie siostry, które mają 15, a druga 12 lat. I one oglądają cały czas te smoki. No i rzeczywiście są chyba na topie. No i co dalej? Jak myślisz? Nawiałem. Ja się do tego nie nadaję. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Cześć, Harry! Zwykle to się na nie po prostu... Gram w Harrym Potterze. Parvati albo Padme Patil, nie pamiętam. Czy to Hermiona Granger z Wiktorem Krumem? Nie, to nie może być ona. Coś jeszcze pamiętam, się okazuje, no, z tych starych produkcji. Zaprosisz mnie wreszcie do tańca, czy nie? Nie. Do Harry'ego Pottera nagrywałam też gry. I to było zupełnie inna praca w dubbingu niż na przykład serial czy film. To mnie zaskoczyło, tak pytałaś o to, o takie trudniejsze rzeczy. No nie wiem, czy to było trudniejsze, natomiast to było dla mnie zaskakujące, ponieważ w grze trzeba nagrać wszystkie możliwe reakcje, w zależności od tego, co grający sobie tam kliknie. I to rzeczywiście było dla mnie bardzo takie fajne doświadczenie, inne zupełnie, nagrywanie tej gry. A z drugiej strony właśnie sobie przypomniałam o tej grze. To właśnie ostatnio coś tak się zastanawiałam, może by w coś pograć, może sobie znajdę tą grę i może też usłyszę swój głos, bo to już było dawno. Te kobiety to są zwykle takie właśnie silne, niezależne, z takim niskim, dość poważnym głosem. No jej, takim przesłodkim to ja nie wiem, czy bym potrafiła. No może tak troszkę. Bo takim bardzo słodkim też mogłabym. To tak na przyszłość dla reżyserów. Krok, skok, raz i dwa. Tańczymy nasz taniec, a wy się uczycie. Bo chcemy czy nie, biorę trzeba stać. Uczymy się tańcząc, nasz taniec kościany. Każdy z nas wszystko już wie, więc będzie dobrze. Coś takiego, nie?